Od 2 dni ewakuowani z Donbasu siedzą w autobusach. Są bez jedzenia. Ukraińska rzeczniczka praw człowieka. Ewakuowani z Donbasu do Rosji 2 dzień są w autobusach, bez jedzenia. Ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa poinformowała, że ukraińscy obywatele przymusowo ewakuowani z Donbasu do obwodu rostowskiego w Rosji od niemal 2 dni przebywają w nieogrzewanych autobusach. Kobiety z dziećmi i ludzie starsi od prawie 2 dni są bez jedzenia i snu w nieogrzewanych autobusach, a miejsca tymczasowego rozlokowania, w których planowano ich zakwaterować, są zamknięte, twierdzi ukraińska rzeczniczka praw człowieka. Według niej rosyjskie władze nie gwarantują ewakuowanym miejsca zamieszkania, ciepłego jedzenia, usług medycznych. To złamanie zapisów konwencji genewskiej o ochronie osób cywilnych podczas wojny, podkreśliła Denisowa. Jak dodała, część ewakuowanych rozlokowano w sali gimnastycznej w mieście Taganrog. Apel o pomoc dla ewakuowanych Denisowa zwróciła się do swojej rosyjskiej odpowiedniczki o zagwarantowanie ukraińskim obywatelom w Rosji odpowiednich warunków i o udzielenie im pomocy. Zaapelowała też do wspólnoty międzynarodowej o natychmiastową reakcję na fakty złamania przez Rosję wyżej wymienionej konwencji. Liderzy wspieranych przez Rosję separatystów w Donbasie ogłosili w piątek wezwania do ewakuacji do Rosji ludności cywilnej z podległych im obszarów, powołując się na jakoby planowaną przez Ukrainę ofensywę w Donbasie. Armia ukraińska zaprzecza, by prowadziła i planowała siłowe działania. Po raz kolejny oświadczamy, że Ukraina nie planuje żadnych ofensywnych działań w Donbasie, zapewnił naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Valery Załużny. Ostrzegł, że siły przeciwnika mogą wykorzystywać ewakuację ludności do prowokacji.